bardzo poważnie zastanawiałem się, czy mam przyjść i w końcu przyszedłem w szlafroku. A poważnie uważam, że w klubie czuję się jak w domu i w domu chodzę w szlafroku. A skąd pomysł, żeby wspólnie zorganizować urodziny? W zeszłym roku Adam zaprosił mnie na swoje urodziny 13 grudnia. Ja mu odpowiedziałam grzecznie, jak to? Przecież to są moje urodziny. I w ten sposób jakoś tak wyszło, że postanowiliśmy już w tym roku można powiedzieć, że w tej, tak, w tej materii nas natura połączyła. Się złożyło, że nagraliśmy wspólnie piosenkę, z czego jestem bardzo dumny, bo piosenka mi się bardzo podoba. Tak, to za tą piosenką optował Adam i nie dało się jakby tutaj za bardzo ponegocjować. Żartuję oczywiście, piosenka bardzo fajna, Such a Shame, oryginalnie śpiewał to zespół Tok Tok w 1984 roku. Jak widać, obcowanie ze mną wpływa na to, że Agnieszka świetnie radzi sobie z różnymi informacjami na temat muzyki. Tak, dokładnie. Moja Wikipedia. Jesteśmy zadowoleni, bo udało się nam uchwycić pewną magię przy tym utworze w studio i to było dla mnie najważniejsze. Na pewno byśmy tego nie wydali, gdyby nie pojawiła się właśnie ta magia. Czuję się fenomenalnie, czuję się na lat 30, zachowuję się na lat 20, więc jestem szczęśliwy ze względu na to, że przede wszystkim okazuje się, że drogę, którą kroczę i drogą, którą ludzie kroczą, każdy wiek ma swoje niesamowite plusy i warto je dostrzegać i kompletnie nie mam problemu z tym, że mam tyle, a nie mniej lub nie więcej lat. Nie ukryję, no tyle lat mam, ile mam. Myślę, że dla kobiety to jest cudowny wiek. Myślę, że jeszcze 10 lat, 15 takiego fajnego życia, a potem nie wiem, potem nie mam żadnego pojęcia, co będzie. A potem będzie to, co nam świat przyniesie i to jest najfajniejsze, że w życiu, że trzeba dostrzegać tak naprawdę, co nam daje świat, bo nie należy pędzić za tym, co nie jest uchwytne, bo wtedy wpadamy w jakąś frustrację. Należy cieszyć się tym, co dostajemy od życia.